czas na witaminki i minerały i wszystkie potrzebne tobie duchowe suplementy, aby świat stał się lepszym miejscem. Słuchajcie, to jest wielka rzecz, co my robimy na tym świecie, ponieważ dzięki oglądaniu projektu Find Yourself przyczyniamy się do rozwoju ludzkiej świadomości. To znaczy, wy mnie oglądacie, a ja to nagrywam. I w ogóle o czym ja miałem mówić? Może nie. Po prostu nie potrafię ryć ludziom głów. I tak, jakiś czas temu rozmawiałem z Ulą i Ula poprosiła mnie, abym nagrał wideo poświęcone temu, jak przestać dawać innym ludziom rady. Pomyślałem, że coś w tym musi być. No bo dlaczego w ogóle uznajemy dawanie innym ludziom rad jako problem do rozwiązania, albo coś, czemu mielibyśmy przeciwdziałać? Wiecie, w sensie, że mamy jakiś nawyk, który uprzykrza nam życie i wpierw musimy zdać sobie sprawę z tego, że w jakimś stopniu on uprzykrza nam życie, abyśmy w ogóle szukali jakiegokolwiek rozwiązania. No i mamy taki motyw dawania innym ludziom rad, układania ich życia. Mógłbym nawet powiedzieć w takim skrajnym przypadku moralizowania innych ludzi. Wiecie, jak to było w dzieciństwie, gdy byliśmy jeszcze pod skrzydłami naszych rodziców? No oczywiście, że rodzice wszystko wiedzą lepiej od ciebie. Wiedzą, w co masz się ubrać, wiedzą, z kim masz się zadawać, z kim nie masz się zadawać. Oczywiście masz siedzieć przy książkach. I tak cały czas spędzałeś zbyt dużą ilość czasu przy komputerze, więc no, mógłbyś posiedzieć więcej przy tych książkach. Jak dostałeś czwórkę, to dlaczego nie dostałeś piątki? A jak coś innego, to w ogóle jeszcze coś innego. No i na dobrą sprawę, jesteśmy uczeni już od dzieciństwa tego, że dostajemy rady, że możemy dawać te rady. No i jak to w ogóle z tym tak naprawdę jest? Przede wszystkim ja bym tutaj spojrzał na to w takiej kategorii dużego obrazu, to znaczy nie umniejszałbym wartości dawania rad, nie kategoryzowałbym rad jako złe lub dobre, tylko przyjrzałbym się tej głębi tego, jak zbudowane są rady, jak wygląda to w ujęciu kulturowym, jak to wygląda w indywidualnym podejściu i co takiego możemy robić, zrobić, aby udoskonalić dawanie innym rad. I pomyślałem, że zrobię to nagranie, tylko w pewien sposób przeramuję pomysł Uli w taki sposób, abyśmy mogli jednak coś z tym zrobić. Ponieważ gdy podejdziemy do tematu rad w takim ujęciu, że dawanie rad jest, powiedzmy, złe i nie chcemy dawać innym ludziom rad, to wtedy musimy stworzyć w naszych mózgach taką osobną partycję z kontrolerem przy postaci przekonania, że nie chcemy dawać rad, a potem musimy ciągle kontrolować siebie i przypominać sobie to, aby nie dawać innym ludziom rad. No ale to po jakimś czasie staje się męczące i frustrujące. Bo może dojść do takiej sytuacji, gdy ktoś naprawdę będzie chciał twojej rady, a ty nie dasz tej osobie rady, ponieważ masz w głowie przekonanie, że nie chcesz dawać rad. No i wiecie, drążąc ten temat, w sumie w nieskończoność możemy to robić. Możemy zwrócić swoją uwagę na to, że niekoniecznie zależy nam na tego typu myśleniu. I wiem o tym dlatego, bo intuicyjnie, sam osobiście wyczuwam, że to byłoby takie ciężkie i męczące myślenie dla was i na dobrą sprawę nie pojechalibyście na takim myśleniu zbyt daleko. Ja sam osobiście doszedłem do tego wniosku i udało mi się narysować w mojej głowie taki model, tutaj już posługując się stricte wiedzą pochodzącą z psychologii i coachingu, model określający to, w jaki sposób
ja sam osobiście mogę pomagać innym ludziom, w jaki sposób mogę ich inspirować i w jaki sposób mogę wpływać na nich w taki sposób, aby nie dawać im rad na siłę, aby ich nie moralizować, aby ich do niczego nie zmuszać, ale uświadamiać im ich maksymalny potencjał. I w taki sposób chciałbym utrzymywać kontekst tego nagrania i mam tutaj dla Was tą oto wartość do zakomunikowania. Jak skutecznie dawać rady, by inspirować, a nie przekonywać na siłę. Taki jest tytuł tego nagrania i mam tutaj dla Was 5 fajnych wskazówek, insightów, pomysłów na to, co takiego możecie zrobić, aby pomagać innym ludziom i robić to w taki sposób, aby mieć głęboki sens satysfakcji, a nie takie poczucie przymusu, że musicie naprawiać świat, że musicie go zbawiać, że wiecie lepiej i teraz inni ludzie muszą się do was dostosować i w ogóle, że to jest wymagane i oczekiwane i że tak powinno być. Nie, chcemy stworzyć coś bardziej otwartego, coś bardziej wrażliwego, coś bardziej dwukierunkowego, żeby nie szło tylko z jednej strony, ale z dwóch stron. W taki sposób, abyśmy wszyscy wspólnie spotkali się w jednym miejscu i poczuli głęboki sens satysfakcji, że nasze potrzeby są zaspokojone, wiemy w jakim kierunku chcemy iść i jest nam po prostu wszystkim razem dobrze. Zacznę od takiego prostego insightu, prostej wskazówki. Spytaj, co potrzebuje druga osoba. Gdy jesteś z przyjacielem, przyjaciółką, kimś z rodziny, osobą, która widzisz, że ma jakiś problem ze sobą i chciałbyś jej pomóc. Przede wszystkim najpierw spytaj, czego ona potrzebuje. To jest mega super istotne i jest to chyba najprostsza forma pomocy drugiej osoby. Osobie. Po prostu ją spytaj, czego ona potrzebuje. Spytaj jej, czego ona chce. Nie zakładaj z góry, że ty wiesz. Nie zakładaj z góry, że już masz rozwiązanie na czyjś problem. Zapytaj drugiej osoby, z czym ma problem, jaka jest jej potrzeba i czy ma już jakiś pomysł na to, w jaki sposób mogłaby go rozwiązać. I uwierzcie mi, to jest tak skuteczne, że nie jestem w stanie wam w ogóle zakomunikować. To jest banalnie mega skuteczne, aż głupio skuteczne. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj, gdy ktoś ma z czymś problem, to on nie szuka rozwiązania. Tak naprawdę ktoś chce się komuś wygadać. I gdy ty spytasz drugą osobę, z czym ma problem, czego potrzebuje i czy możesz jej w jakiś sposób pomóc, ta osoba ci się po prostu wygada, sama sobie uświadomi, z czym ma problem i jak może go rozwiązać, poczuje głęboką ulgę i pójdzie po prostu dalej, bo będzie wiedziała, co ma do roboty. I ty po prostu będziesz stanowił rodzaj facylitatora, który nie będzie musiał dawać rad, nie będzie musiał z góry niczego zakładać, tylko po prostu będziesz takim lustrem dla drugiej osoby, ona sama sobie pomoże. Punkt drugi. Nie pomyl problemu z rozwiązaniem. To jest też bardzo proste, ale mega super istotne. Szczególnie jeżeli się rozwijasz i masz ogromną wiedzę z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego, czy nawet duchowości. Gdy będziesz miał dużą ilość wiedzy, może dojść do takiego momentu, gdy będziesz wyszukiwał problemy sam w sobie oraz w innych ludziach w taki sposób, aby te problemy łączyły się z twoimi ideami, z twoimi pomysłami, z twoimi rozwiązaniami i stanowiły rodzaj samopotwierdzającej się przepowiedni. I to jest mega super pułapka. Mi się wielokrotnie zdarzyło w nią wpaść w przeszłości. Widzę wiele osób, które wpadają w tą samą pułapkę. Bardzo duża ilość komentarzy pod moimi nagraniami są zbudowane w ten sposób i widzę też, że pod nagraniami innych twórców ludzie wynajdują problemy, po prostu dają rozwiązania. Tutaj oczywiście nie chcę niczego szufladkować, ale jest taka nasza ludzka tendencja samopotwierdzania się naszych przekonań
i w tym również naszej wiedzy. Jeżeli macie dużą wiedzę rozwojową, to uważajcie na to, żeby ta wiedza, którą posiadacie, was nie wykorzystywała. Bo w gruncie rzeczy posiadamy wiedzę, posiadamy nasz intelekt, posiadamy nasz rozum, nie po to, aby dręczyć samych siebie, ale po to, żeby skutecznie żyć, tak? Po to mamy nasze granice, po to mamy nasze ego, naszą tożsamość, naszą identyfikację, poczucie wyboru, abyśmy po prostu mogli zbudować dla siebie fascynujące życie, które jest skuteczne i pozwala nam zaspokajać nasze potrzeby. Punkt numer 3. Uważaj na projekcję i osąd. Słuchaj się drugiej osoby i nie zakładaj niczego z góry. To jest, myślę, że mega, mega super istotne. Osoby, które są zainteresowane coachingiem, tematami terapeutycznymi, doskonale o tym wiedzą, że gdy chcemy pomóc drugiej osobie, trzeba zachować ogromny sens pokory oraz wrażliwości, ponieważ gdy druga osoba ma problem z czymś, tak? Ma jakąś traumę, ból, cierpienie, jakieś emocjonalnie egzystencjalne problemy, tak? Albo jakieś rozkminy, refleksje, czuje się pomieszana, zmieszana, nie wie w jakim kierunku idzie w swoim własnym życiu, to niejako taka osoba umniejsza swoją wartość, ma troszeczkę mniej siły i bądź co bądź stoi troszeczkę niżej, tak, od ciebie. Zakładamy tutaj taki model, gdy ty jesteś silniejszy, jesteś bardziej ogarnięty, tak, i druga osoba ma z czymś problem. To naturalne jest to, że ty będziesz wyżej nad taką osobą. I teraz wchodzisz w pewnego rodzaju współzależność. Ta druga osoba staje się od ciebie zależna i to jest naturalne. I bardzo łatwo jest wiele rzeczy założyć z góry, bardzo łatwo jest takiej osobie jeszcze, powiedzmy, troszeczkę bardziej namieszać i no, to się dosyć rzadko zdarza, tak? Ale musicie mieć tą świadomość tego warunkowania, że wy będziecie wyżej, tak? Druga osoba będzie niżej. I to jest mega super istotne. To jest mega super istotne. Czasami jest tak, że wystarczy, że druga osoba po prostu się wygada i tyle wystarczy. I tyle naprawdę wystarczy. Punkt numer 4. Dawaj wiedzę, wskazówki w odniesieniu do możliwości drugiej osoby. To jest również bardzo istotny punkt. Gdy druga osoba przychodzi do ciebie z problemem, naturalne dla nas jest to, że dajemy wskazówki drugiej osobie, dzielimy się wiedzą, dzielimy się doświadczeniem, które dotyczy nas. To znaczy, pomagamy drugiej osobie tak, jakbyśmy pomagali sobie. Porównujemy tą osobę do siebie, dajemy jej takie same rady, jakie dosłownie dalibyśmy sobie, odwołujemy się do naszej pamięci, do naszego doświadczenia, do naszej wiedzy. I z góry zakładamy, że dana osoba ma podobne problemy do naszych problemów. Jej umysł działa w bardzo podobny sposób do naszego. Taka osoba ma oczywiście takie same przekonania i jej świat jest bardzo podobny. Dokonujemy szeregu uproszczeń oraz generalizacji, bo na dobrą sprawę inaczej nie jesteśmy w stanie się w ogóle komunikować, tak? Ja już niejednokrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o komunikację oraz posługiwanie się językiem, my z góry zakładamy, że mówimy o tym samym, tak? Ja zakładam, że ty mnie rozumiesz, a ty tak czy siak musisz założyć, że wiedza, którą ja tobie przekazuję, jest konkretna, że ja posiadam te kompetencje, o których opowiadam i że to jest wartościowe, bo inaczej to nie miałoby miejsca, to nie miałoby jakiegokolwiek znaczenia. No tak już po prostu jest. I pomagając drugiej osobie, starając się jej pomóc, wspomóc, musisz wykształcić w sobie sens wrażliwości na tą osobę, tak jakbyś traktował ją jako część siebie,
jednocześnie nie odrzucając siebie ani tej osoby, musisz być uważny tego, co ona do ciebie mówi, skalibrować siebie, swoje słowa, swoje gesty, swoje zachowania do tej osoby i starać się przekazywać komunikaty w jasny, prosty i konkretny sposób, tak aby druga osoba mogła cię zrozumieć. Nie zakładaj niczego z góry, nie naciskaj niczego z góry, nie wymuszaj niczego z góry. Zachowaj sens cierpliwości oraz spokoju w swoim własnym wnętrzu. Bardzo często jest tak, że sama świadomość, że jest przy nas druga osoba, która jest od nas silniejsza, tak? Albo na ten konkretny czas jest stabilna emocjonalnie. To nam wystarczy, bo my niejako odbijamy się od tej osoby i te rzeczy, które w nas siedzą, po prostu same wylecą. To, co jest użyteczne, zostanie, to, co jest bezużyteczne, odpadnie. I zostanie ten sens po prostu obecności i to nam już wystarczy do wszystkiego. I tak jak powiedziałem wcześniej, gdy przychodzi ta osoba, która ma jakiś problem czy coś, jest troszeczkę niżej i bardzo łatwo jest dawać rady, dawać wskazówki. No to jest, to przychodzi nam tak łatwo, tak intuicyjnie. Bo to jest też tak, że gdy przychodzą do nas ludzie z problemami, my czujemy się lepiej. Czujemy się lepsi, tak? W ogóle, gdy pomagamy innym ludziom, czujemy się ze sobą lepiej. Nasze poczucie własnej wartości wzrasta. I to jest dla nas takie naturalne. I ja myślę, że każdy z nas intuicyjnie to wyczuwa. I po prostu zachowajcie tą uważność i tą obecność. Więcej tutaj nie potrzeba, tak na dobrą sprawę. Oczywiście wiedza też jest potrzebna, bo ciężko jest radzić komuś z palca i osoby kompetentne dużo lepiej rozwiążą czyjś problem od osób, które w danym temacie się po prostu nie znają, tak? Ja też tutaj zakładam, że gdy chcemy komuś pomóc, to mamy wiedzę i wiemy, jak chcemy pomóc oraz dlaczego chcemy pomóc oraz co należy zrobić. No ale jeżeli ktoś nie posiada tej wiedzy, tego doświadczenia, no to lepiej się douczyć albo jeżeli macie z czymś problem, najlepiej jest po prostu udać się do osoby, która zna się w temacie. Tak jest najszybciej i najprościej. Punkt numer 5. Wejdź w proces i dialog, dając drugiej osobie wolność. Tak jak wspominałem wam wcześniej, na pewnej płaszczyźnie osoba z problemem wchodzi w współzależność z osobą, która chce jej pomóc. I uzależnia się od tej osoby, traci w pewnym sensie sens samoskuteczności oraz autonomii, no i oddaje odpowiedzialność za swoje życie w ręce drugiej osoby. I to jest coś naturalnego. I bardzo często tutaj na tej płaszczyźnie dochodzi do takiego uzależnienia. I tyle, tak? Nie chcę tego rozpatrywać w kategorii pozytywnej, negatywnej, tak po prostu jest. Gdy się rodzimy i wychodzimy na ten świat, jesteśmy uzależnieni od rodziców, bo gdyby nie ich pomoc z zewnątrz, to byśmy w ogóle nie przetrwali. I podobnie jest, gdy mamy z czymś problem, stajemy się zależni od innych ludzi i to też jest okej. Jeżeli masz styczność z osobą, która jest kompetentna i pomoże ci w sposób świadomy, to w pewnym momencie, tak czy siak, zacznie ci przypominać, że to jest twoja odpowiedzialność z tym, co robisz i sam powinieneś się w pewnym stopniu po prostu z tym wszystkim ogarnąć. I jeżeli chcecie pomagać innym ludziom, musicie dać tą przestrzeń, musicie dać tą wolność, musicie dać możliwość wyboru drugiej osobie, niczego z góry nie zakładając, i po prostu się do tego nie przywiązywać. Bo na samym końcu nie macie i tak kontroli nad tym, co druga osoba weźmie od was, czego potrzebuje, co w jej życiu zadziała i czego tak naprawdę oczekiwała, tak? Bo to poniekąd dzieje się wszystko w naszym tle. No i tak już po prostu jest. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o te nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie pozytywne przemyślunki. Buźka!